O tym, że paliwo drożeje, wiemy wszyscy. Są jednak tacy, którzy z tym zjawiskiem próbują sobie poradzić na własny, nielegalny sposób. Jednym z takich spryciarzy okazał się pewien mieszkaniec stolicy. Policjanci z Jabłonny zatrzymali 29-letniego Pawła G., mieszkańca Warszawy, który podejrzany jest o kradzieże paliwa na terenie całego powiatu. Jak szybko wyszło na jaw, nie był to jednorazowy incydent. Paweł G. tankował bez zapłaty od miesiąca i to nie tylko jedno auto. Już w lipcu dostaliśmy zgłoszenia od kilku stacji paliw na terenie powiatu, że kradzione jest paliwo, zarówno benzyna, jak i olej napędowy. Policjanci mieli chwilowo utrudnione zadanie, ponieważ jak wynikało z ustaleń, sprawca porusza się trzema pojazdami. Trzeba przyznać, że złodziej kradł z rozmachem. Nalewał paliwo nie tylko do baków aut, sięgał także po kanistry, które trzymał w bagażniku. Choć funkcjonariusze mieli utrudnione zadanie, po wytężonej pracy udało się wpaść na trop złodzieja. Policjanci w końcu w Skierdach na stacji paliw zatrzymali mężczyznę. Usłyszał on 11 zarzutów kradzieży paliw. Straty oszacowane to przeszło 3000 zł. W tej chwili sprawa jest rozwojowa, ponieważ policjanci ustalają kolejne stacje benzynowe, które zostały pokrzywdzone w wyniku tych przestępstw na terenie powiatu i niewykluczone, że mężczyzna usłyszy kolejne zarzuty. O dalszym losie 29-latka zadecyduje sąd. Zgodnie z prawem grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności.